to 19-letni golkiper, który ma już za sobą debiut w reprezentacji Szwajcarii. Ostatni sezon spędził w szwajcarskiej Ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy ekipy Mobul Futsal Unibern. Jeżeli chodzi o drużynę z Danii, to zespół z Kopenhagi, wielokrotni mistrzowie tego kraju od sezonu 2007-2008, niezmiennie sięgają po medale. Bardzo często występują w europejskich pucharach. Jeszcze przywitanie kapitanów obydwu zespołów. Maciej Folten zaliczył wczoraj niezłe zawody przeciwko Sokołowi Chmielnicki. Drużyna z Ukrainy przegrała dzisiaj z FC Barceloną. Nie liczy się już w walce o najwyższe cele w tym turnieju. Jutro dojdzie do pojedynku, który zdecyduje o tym, która z drużyn wyjdzie z grupy A z pierwszego miejsca. Może o godzinie 20:15 zmierzy się tutaj w Jarzy-Laskowicach z Barsą Lasa B. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Również jutro w Bielsku-Białej rozpocznie się duży futsalowy turniej. Rekord Bielsko-Biała rozpocznie swoją przygodę z europejskimi pucharami. Mistrz Polski w pierwszym spotkaniu w swojej grupie zagra z Cardiff University. Rywalem będzie mistrz Walii, wcześniej Varna City. Zmierzy się z Racingiem Luksemburg w pomarańczowych strojach Orzeł, a w granatowych Kopenhau. Dalekie podanie w kierunku Morozowa, przejęte przez Duńczyków. Wojciechowski przeda się lewą flanką. Został powstrzymany przez Derejiego. A w pierwszej minucie tego spotkania kibice Orła prowadzą żywiołowy doping na trybunach. Wojciechowski prowadzi piłkę do gry z boku. Andrade strzela! Tylko w boczną siatkę. Zamarł między słupkami Denis Sonoga. Sonoga. Wysoki pressing Orła. Wojciechowski. Nie udało mu się minąć Derejiego. Kolejny stały fragment gry dla gospodarzy. Jak najszybciej objąć prowadzenie w tym spotkaniu Polacy. Wojciechowski. Andrade strzela! Broni nogami to uderzenie Sonoga, który w ciągu kilkudziesięciu sekund musi już dwukrotnie wykazać się swoim bramkarskim kunsztem. Coraz większych opołach Duńczycy. Morozow, Andrade praktycznie zamykają od pierwszych sekund tego meczu w futsalowym zamku rywala gracze Orła. Duńczycy na pewno nie chcieliby dopuścić do podobnego blamażu, jak to miało miejsce w spotkaniu z FC Barceloną. Przegrali aż 1-11. Andrade! Trafił tym razem w Derejiego. Nie potrafią wejść z piłką z własnej połowy Duńczycy. Solano! Nad poprzeczką posłał piłkę Hiszpan. Do własnej bramki wznowi grę Sonoga. Hoffman. Arzan, naciskany przez Solano, stracił piłkę. Andrade, Wojciechowski zablokował ten strzał.
Dreżi. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że przewaga tutaj od pierwszej do ostatniej minuty może należeć do Orła. Teraz prosty błąd przydarzył się Solano. Może w końcu Zbobi zdanie uda się wyjść z piłką z własnej połowy. Stracił im jednak na rzecz Wojciechowskiego. Dereżi. Kolejny out dla Orła. Solano, Andrade, Morozow potrafi uderzyć z dystansu. Wojciechowski, Morozow, Andrade. Andrade strzela! Jeszcze dobitka głową Solano. I znowu górą Sonoga. Piłka nadal nie opuściła połowy Kopenhagen Futsal. Solano niedokładnie podaje do Wojciechowskiego. Okazja do kontrataku. Rusza z numerem 10. Ażan. Ażan, okazja. Hoffman zablokował to podanie Andrade. Ażan. Ażan poradził sobie z Wojciechowskim. Ażan długo utrzymuje się przy piłce. Wycofał futsalówkę do Sonogi. Power. Hoffman. Hoffman. Patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy. Przejmuje piłkę Solano. Porozdow. Zwalnia na tempo tej akcji. Wojciechowski. Naciskany, stracił piłkę. Teraz okazja do kontrataku. Ruszają Duńczycy. Nie przedarł się jednak prawą stroną Dreżi. Został powstrzymany przez Morozowa. Trzecia minuta spotkania. Orzeł. Kopenhał 0-0. Z numerem 9 pojawił się na parkiecie Mille Rasmussen w ekipie z Danii. Niedokładne podanie do Masera. Rusza Orzeł. Zmiany w ekipie z Jelczelaskowicy. Jednak pojawia się na parkiecie Henry Hatekayama. Amandzes. Hatekayama. Twardy zawodnik. Więc nie zrobił się z tego drobnego urazu, który przydarzył mu się w meczu z Sokołem. Mocno zagrana piłka do Barbosy. Wysoki pressing stosują zawodnicy Orła od pierwszych minut tego spotkania. Alfauer przejmuje piłkę Hatekayama. Hatekayama. Amandzes. Barbosa. Masters. Amandzes. Hatekayama. Prosty błąd przydarzył się Brazylijczykowi. Piłka z boku dla Duńczyków. Rasmussen. Przejmuje piłkę Hatekayama w środkowej strefie. Amandzes. Hatekayama. Barbosa. Hatekayama. Amandzes. Barbosa ma trochę miejsca. Barbosa nie zdołał dograć się futsalówki do Pastarca. Grę wznowi od własnej bramki Denis Sonoga. Ruszył Rasmussen. Rasmussen! Dobra interwencja Szariera. Hatekayama. Potrafi zgubić się przeciwnika samym balansem ciała. Hatekayama i go! Zero dla Orła! Jeszcze sędzia zaliczył pierwsze przewinienie na koncie Duńczyków. Od piątej minuty tego spotkania po bramce Henry'ego Hatekayamy Orzeł prowadzi z Duńczykami 1-0. Świetna indywidualna akcja Brazylijczyka o japońskich korzeniach. Panie Przewodniczący, Henry Hatekayama.
miał nie grać w tym spotkaniu. Zgadzał się na drobny uraz, jednak... Trener Jesus Lopez Garcia, pomimo tego, co mówił jeszcze na godzinę przed tym spotkaniem, na prośbę samego zawodnika zdecydował się wprowadzić go na parkiet. Takayama nie ukrywał, że potrzebuje ogrania w tym międzynarodowym turnieju. Być ważnym punktem Beniaminka, futsal ekstraklasy. Dobra interwencja Charrier. Rzut rożny dla Kopenhagen Futsal. Szpilce z numerem 10. Moussa Ajan. Ajan dogrywa piłkę w pole karne na raty. Łapie futsalówkę Charrier. Rusza Manges. Jest z przodu Pastars. Pastars indywidualnie. Pastars walczy praktycznie wręcz z Alfauerem. Rzut rożny dla Orła. Będzie do piłki Hatekayama. Jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry? Zdecydują się zawodnicy Orła. Manges! I 2-0! Czysta perfekcja! Tak można powiedzieć o tym stałym fragmencie gry. Dosyć spokojnie obserwuje to, co dzieje się na parkiecie trener Kopenhagen Futsal, Tyre Helle Pundik. On spodziewał się takiego rozwoju sytuacji w tym spotkaniu. Od 5 minuty Orzeł prowadzi już w tym meczu 2-0. A kolejnego gola dla drużyny z Dolnego Śląska zdobyła Lysuna Manges. Rusza Andrade. Pastars. Zwolnił tempo tej akcji. Pastar, Andrade, Pastars! Nie ma gola. Okazja do kontrataku dla Duńczyków. Przedziera się Hoffman. Hoffman jest jednak osamotniony. Zwolnił tempo akcji Dereż. Rasmussen. Rasmussen dogrywa piłkę w pole karne. Tam jednak czujny Andrade zablokował to podanie. Gra na pole karne, Charrier. Bija piłkę przed siebie, Pastars rozpoczyna kontratak. Jest z przodu również Barbosa. Uderzył na bramkę, zablokował go jednak Rasmussen. Aut dla Orłana w skoczni pola karnego. Kopenhagen Futsal. Jest z tyłu Solano. Solano! Trafił tylko w boczną siatkę. Numerem 7 w ekipie Orła pojawił się na parkiecie Kamil Kucharski. Andrade. Zawodnik, który miał swój udział w awansie zespołu z Dolnego Śląska do futsal ekstraklasy. Wojciechowski. Solano. Andrade mocno stoi na nogach. Ciężko odebrać mu piłkę. Kucharski. Andrade. Wojciechowski, czyli po pisowym zagraniu, Wojciechowski, gol! Numer 3 dla Orła! Najpierw ruleta w wykonaniu Wojciechowskiego, później spokojny obrót kolejny z piłką. I nie miał za wiele do powiedzenia w tej sytuacji Denis Sonoga. Czyżby szykował się kolejny pogrom? 7 minuta, 3-0. Prowadzi Orzeł z Kopenhagen Futsal. 7 minuta spotkania, 3-0 dla Orła Jelcza Stronice. Hoffman niedokładnie zagrał piłkę do Masera. Wojciechowski. On na pewno nie zadowoli się jednym golem zdobytym w tym spotkaniu. Andrade szuka swojej bramki. Andrade. Posłał futsalówkę obok lewego słupka. Jak odpowiedzą Duńczycy? Dobrych kilku minut znowu nie zagrozili bramce.
Charrier. Andrade. Rzadko opuszczają z piłką własną połowę. Solano. Kucharski do Solano. Dobry zamysł. Kopali się jednak w tym wszystkim duńscy defensorzy. Kucharski. Sfaulował bezpardonowo Hoffmana. Żółtą kartką ukarany gracz Orła. Pierwsze przewinienie na koncie polskiego zespołu. Stały fragment gry, okazja ku temu, żeby poważniej zagrozić bramce Charrier. Przy piłce ustawieni Alfauer oraz z numerem 10 Ażan. Ażan uderza na bramkę! Bardzo mocno jednak piłka w bezpiecznej odległości i Aspojenie słuka z poprzeczką. Spokojnie obserwuję na trybunach poczynania swojego zespołu prezes Akane Orła FC Żlaskowice, Sebastian Bednarz. Nie mógł teraz dotknąć się piłki Charrier. Jednak tego nie zrobił futsalówka, wtoczyłaby się do siatki. Rzut wolny dla Duńczyków. O czas poprosił trener Taj Rehel Pundik. Będzie chciał zaproponować swoim podopiecznym jakiś ciekawy wariant rozegrania tego rzutu wolnego. 8 minuta spotkania. Doskonała szansa, żeby rozwiązać się worek z bramkami. Trwa narada w obydwu ekipach. Jak na razie wszystko w tym spotkaniu idzie po myśli trenera Jesusa Lopeza Garcii. Spójrzmy na najciekawsze akcje z pierwszej połowy tego meczu. Bramka zdobyta przez Hatę Kajamę. Uderzenie Amandżesa i kapitalna akcja Wojciechowskiego. Jego popisowa ruleta. Już do obrońców nabrał już w ten sposób futsal Ekstraklasie oraz w pierwszej lidze były zawodnik Red Devils Chojnice. Reprezentant Polski. Którzy żartują, że obdarzony 7 futsalowym zmysłem. I wracamy na parkiet. Rośnie pod bramką Orła. Czy uda się Duńczykom znaleźć sposób na pokonanie Noela Charrier? Stoi tuż przed nim Jonas Hoffman. Stara się przeszkadzać zawodnik Kopenhagen Futsal. Przy piłce Alfauer. Blisko niego Ażan. Ażan strzela, broni Charrier. Solano. Morozow. Wojciechowski zmienił teraz stronę boiska. Mocne podanie do Morozowa. Wystarczy spojrzeć po niektórych zagraniach na twarz Wojciechowskiego. Jemu futsal cały czas sprawia ogromną przyjemność. Rusza Hoffman. Rozgrywa sobie Solano. Fauer. Niedokładne podanie do Hoffmana. 8 minuta spotkania. Orzeł prowadzi z Duńczykami 3-0. Morozow.
poprzedni sezon spędził Football Club Toruń. Przed raz się Amandżes! W ostatniej chwili powstrzymany przez Alfauera. Amandżes! Morozow! Obronił to uderzenie Sonoga. Mrowiec z numerem 70 pojawił się na parkiecie. Były zawodnik Gwiazdy Ruda Śląska. W pierwszej lidze w drużynie z Kalęby głównie grał na pozycji pivota. Teraz stracił piłkę Duńczyk. Amandżes. Pastars. Amandżes. Morozow. Amandżes szuka pozycji dodania strzału. Faulowany gracz Orła. Drugie przewinienie na koncie Kobenhau Futsal. Na pozycji pivota Mrowiec. Schodzi w pole karne. Pastar strzela! Tuż obok prawego słupka. Dereżi. Może rozpocznie gry z boku. Amandżes. Pastars. Amandżes ma trochę miejsca. Nie dokładnie zagrał piłkę Dąbrowca. Zbyt mocno zagrał teraz piłkę w kierunku Dereżiego. Alfauer. Ruszy orzeł. Morozow. Z przodu osamotniony Mrowiec. Andrade. Dąbrowca, Mrowiec, Mrowiec do Andrade, Andrade strzela! Broni to uderzenie Sonoga. Morozow, Andrade, Mrowiec, Amandżes, Morozow. Chciał teraz otworzyć dokładnym podaniem Mrowca, zablokował jednak to podanie Manser. Rzut rożny dla Orła. Amandżes. Dąbrowca. Niedokładnie odegrał teraz piłkę. Mrowiec do Amandżesa. Gęsto jednak było tam od granatowych koszulek w polu karnym. Było to łatwe zadanie. Problem z tym, żeby wyjść z własnej połowy z piłką Duńczycy. Tak to stały obrazek w tym spotkaniu. Przekroczył przepisy Mrowiec. Pierwsze przewinienie na koncie Orła. Nie stroni od gry. Czasem na pograniczy faulu były zawodnik Gwiazdy Ruda Śląska. Nadal jest testowany przez Orła. Interesował się nim również Klirek z Chorzów. Ruszają Duńczycy. Okazja! Teraz powstrzymany Alchemami na prawej flance. Przez Amandżesa. Andrade. Amandżes. Andrade. Mrowiec. Nie utrzymał się przy piłce. Szybko ją jednak odzyskał. Teraz jeszcze Andrade. Biła się od niego piłka. Niewiele brakowało. Grzęzłaby w siatce. Ma pretensje do swoich podopiecznych. W defensywie trener Tairehel Hundik. Rasmussen. Rasmussen. Rasmussen do Hoffmana. Z boku rozpoczynają grę Duńczycy. Rasmussen. Alfauer. Rasmussen. Alfauer. Ponownie przy piłce Rasmussen.
Hoffman urwał się lewą flankę, okazja w porę, wrócił w pole karne Mrowiec, niewiele brakowało, a Alfauer skierowałby piłkę do pustej bramki. Jedenasta minuta tego meczu, Orzeł prowadzi z Kopenhagen Futsal 3-0. Rzadko zagrażają bramce Charrier. Zawodnicy z Danii. Rasmussen powstrzymany przez Andradę. Zmiany w ekipie gospodarzy. Adekayama znowu pojawił się na parkiecie. Barbosa z przodu jest Solano. Barbosa przeciął lot piłki z numerem 9, Rasmussen, Alfauer, Rasmussen popędził lewą flanką, nie powstrzymał go Wojciechowski, zrobił to dopiero Solano, piłka jednak dla Duńczyków. Ma trochę miejsca Hoffman nie zdecydował się uderzyć. Rasmussen wprowadza piłkę do gry z boku. Hoffman patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy. Zagrywa do Alfaurego. Nie poradził sobie z opanowaniem piłki Rasmussen. Piłka z boku dla Orła. Hatekayama. Solano. Wojciechowski. Hatekayama. Hatekayama odzyskał piłkę, ale na krótko. W końcu łapie ją Charrier. Wojciechowski. Solano. Przed osamotniony Barbosa, właśnie do niego teraz skierowana piłka. Solano. Hatekayama. Wojciechowski. Wyżej wychodzą Duńczycy. Hatekayama utrzymał się przy piłce. Stracił jednak na rzecz Elfoweriego. Rasmussen. Foeri. Spory chłopałak był teraz goalkeeper Kopenhagen Futsal. Zagrał teraz praktycznie piłkę na uwolnienie. Bashir Al-Hamemi. Czytają grę gospodarze, a konkretnie Hatekayama. Solan. Barbosa. Hatekayama. Solano. Wypatrzył Barbosę. Solano! Zdołał zabrać się z piłką w pole karne. Uniemożliwili mu to defensorzy Kopenhagen Futsal. Out dla Orła, strzał z dystansu zablokowany. W stanie teraz wyjść z kontratakiem Markus Eisdorf. Trzymał podanie za plecy. Hatekayama, Barbosa. Hatekayama. Rozpędza się na prawej stronie. Hatekayama, Wojciechowski. Charrier. Solano, Barbosa, Wojciechowski, cały czas wymieniają się pozycjami gracze Orła, Barbosa, autor rozpocznie grę Orzeł. Solano. Wiadomo, czy to był strzał, a może podanie do Wojciechowskiego. Gratulował jednak pomysłu swojemu partnerowi z drużyny. Reprezentant Polski. Dereżi. Ruchę piłkę na lewą flankę. Do Ażana. Ażan przedra się lewą flanką. Ażan broni to uderzenie. Charrier.
14 minuta spotkania. Orzeł Jelcz-Laskowice prowadzi z Kopenhau Futsal 3-0. Dobre podanie do Barbosy. Barbosa sam na sam z bramkarzem. Nie wykorzystał jednak tej 100% okazji gracz Orła. Opisał się w tej sytuacji Portugalczyk. Rozegrał sporo spotkań w rodzimej ekstraklasie. Ruszają Duńczycy. Ażan nie przedarł się lewą stroną. Powstrzymał go Wojciechowski, który rozpoczyna teraz kontratak Orła. Podanie do Hatekajamy. Hatekajama powstrzymany przez Monsura. Wojciechowski zamarkował uderzenie. Hatekajama, z tyłu pozostał Kucharski. Czy do niego teraz kierowana piłka? Kucharski. Z pierwszej piłki chciał Solano odegrać się futsalówkę do Wojciechowskiego. Zabrakło trochę precyzji. Wybił piłkę Sonoga spod własnej bramki. Andrade. Morozow. Andrade. Mrowiec. Trudno odebrać mu piłkę. Kucharski do Mrowca. Kucharski. Spod nogi wybił mu futsalówkę Markus Eisdorf. I o czas poprosił trener Orła Jesus Lopez Garcia. Chcą przekuć na sukces, zdobyć bramkę po tym stałym fragmencie gry gospodarze. Nieco ponad 5 minut pozostało do zakończenia pierwszej części tego meczu. Pan Rada również w duńskim obozie. Trener Teirehle Pundik nie ukrywał, że jego zespół na tego typu turniejach cały czas uczy się futsalu. Zawodnicy zbierają na tego typu zawodach cenne doświadczenie. Ma zaprocentować w europejskich pucharach. To ma również zaprocentować w lidze, gdzie od lat zespół z Kopenhagi należy do ścisłej czołówki. Morozow strzela, zablokował to uderzenie Ażan. Kucharski za piłkę do gry z boku. Morozow, Kucharski podał na prawą flankę do Morozowa, ten do Andrade. Mrowiec wydaje odebrać sobie futsalówki, teraz łatwa strata, okazja, Ażan, sam na sam z bramkarzem, kapitalny powrót Mrowca, który naprawił swój błąd. Ażan strzela! Broni z problemami to uderzenie, Charien. Zawodnik z tej fragmentach gry Duńczycy. Mocne uderzenie Alhamemiego, obronione przez Szarię. Ażan w pojedynku z Kucharskim. Zagrywa do Rasmusena. Rasmussen. Hoffman. Dereji, Hoffman, Alhamemi, opanował futsalówki, piłka z boku dla Orła, Kucharski, Morozow,
Mrowiec! Nie ma gola! Kilkudziesięciu centymetrów zabrakło zawodnikom Jorła, żeby wpisać się na listę strzelców. Reżi, niedokładnie zagrał piłkę do Mansera. Andrade stracił piłkę na rzecz Hoffmana. Hoffman poradził sobie z Mrowcem, jednak Mrowiec odzyskał futsalówkę, ale zrobił już to poza parkietem. Auto wznowią grę Duńczycy. Wysokie prowadzenie Orła. Zespół z Dolnego Śląska zdobył 3 gole w wstępie 120 sekund. Ruszył lewą flanką Arzan. Cofał jednak futsalówkę do Derejego. Teraz błąd przydarzył się Szariemu. Jonas, what do you want now? Daukas, okay. Zadrżały serca kibiców Orła. Na pewno potrzebuje jeszcze obycia w takich międzynarodowych turniejach młody reprezentant Szwajcarii. Zaskarga to jest słabsza od futsal ekstraklasy. To nie ulega wątpliwości. Teraz niewiele brakowało. Kucharski dał praktycznie piłkę za darmo Arzanowi. Arzan. Pojedynku z Andrade, wycofuje jednak futsalówkę Arzana. I pozwolił piłce opuścić parkietu. Wcześniej oczywiście Arzan podawał do Derejego. Prowadza do gry do własnej bramki Sonoga. Mrowiec. Sporo minut spędza na parkiecie w tym spotkaniu. Były zawodnik Gwiazdy Ruda Śląska. Andrade. Andrade. W pojedynku z Derejim. Nie przyjął piłki Mrowiec. Rusza kontratak Dereji. Dobra interwencja Kucharskiego. Powstrzymał Rasmusena. Dereji. Do tyłu, do Sonogi. Stąd na 3 minuty do końca pierwszej odsłony. Orzeł prowadzi z Kobenhau Futsal 3-0. Wojciechowski. Wojciechowski uderza. Zablokował to uderzenie Derejii. Barbosa. Wojciechowski. Solano. Wojciechowski. Rozow. Morozow. Może za nim niczym cieni Rasmussen. Solano. Morozow. Jest po prawej stronie Wojciechowski. Wbiega w pole karne. Barbosa. Strata piłki, okazja do kontrataku, rusza Rasmussen. Rasmussen powstrzymany na prawej flance przez Solano. Derejii. Elfauer. Heisdorf. Ładna sztuczka techniczna Derejiego. Przebije piłkę orzeł. Wojciechowski. Solano. Amandzes! Jeszcze przy piłce orzeł. Teraz ucierpią. Barbosa. Trzecie przewinienie na koncie Kobenhau Futsal. Daną interwencję zaliczył. Potem strzale Barbosy, Denise Sonoga. Syn ponownie będzie musiał się wykazać swoim bramkarskim kurtem. Solano strzela! Broni to uderzenie Sonoga. Tylko stały fragment gry dla Orła.
Solano znowu z dystansu, jeszcze dobitka i gol! Barbosa podwyższa prowadzenie Orła na 4-0. Bramka do szatni. I raczej nie unikną kolejnej wysokiej porażki na tym turnieju Duńczycy. Rasmussen. Piłka w rękach Sonogi. Już czterokrotnie skapitulował w tym spotkaniu Solano. 60 sekund do zakończenia pierwszej odsłony. Barbosa, Amandzes, Wojciechowski. Wojciechowski. Patrzył Barbosa! Dobra interwencja Sonogi. Eisdorf. Rasmussen. Dobre podanie do Eisdorfa. Eisdorf. Kapitalny powrót do defensywy zaliczył Barbosa, który podjął piłkę z własnego pola karnego. Czekał tam na jego błąd. Magdi Manser. Alfauer do tyłu, do Rasmussena. Rasmussen. Wyszedł z piłką poza parkiet. Solano. Amandzes. Wojciechowski. Solano. Solano strzela! Broni to uderzenie Sonoga. Korner dla gospodarzy. Przed tym polem karnym ustawieni Barbosa, Solano oraz Amandzes. Wojciechowski. Dogrywa piłkę do Barbosy. Broni. Uderzenie praktycznie na linii bramkowej Sonoga. 10 sekund do zakończenia pierwszej części spotkania. Może pewnie zmierza po kolejny komplet punktów turnieju Akana Futsal Masters. Charrier. Dalekie podanie do Wojciechowskiego. Wojciechowski. Ta bramka oczywiście nie zostanie uznana, jak na razie po 20 minutach gry i po bramkach HTK Jamy, Amandzesa, Wojciechowskiego i Barbosy. A kanał Orzeł Futsal i Żlaskowice prowadzi z Kopenhał Futsal 4-0. My, drodzy Państwo, widzimy się i słyszymy po krótkiej przerwie.
AK na Orzeł, Jędrzej Laskowice, Kopenhał Futsal 4-0, HTK Jama, Manżes, Wojciechowski i Barbosa. To strzelcy bramek jak na razie w tym spotkaniu. Duńczycy w pierwszej połowie próbowali odgryźć się faworyzowanemu rywalowi, jednak nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie Charrier. Młody 19-letni golkiper polskiego zespołu. Jak na razie nie został zmuszony do kapitulacji. HTK Jama. Pastars. Kucharski. Amandzes. HTK Jama. Amandzes. Kucharski. Amandzes uderzył z dystansu bardzo mocno, ale piłka poszybowała nad bramką. Do zmiany doszło w ekipie Kopenhał Futsal. Grającego w pierwszej połowie Denisa Sonogę zmienił Christian Habaret. Hoffman chciał przedrzeć się prawą flanką, został jednak powstrzymany przez Amandzesa. Atak pozycyjny Duńczyków, obrazek, który rzadko był spotykany w pierwszej połowie. Rusza Orzeł, HTK Jama, Amandzes, HTK Jama, podaje do Kucharskiego, ten do Pastarsa, wielokrotny reprezentant Łotwy, Janis Pastars. Wielokrotnie sięgał na mistrzostwo swego kraju w barwach Skautoryga. Amandzes stawił piłkę Kucharskiemu. Ten podaje do Pastarsa. HTK Jama jest piłką na prawej flance. Pastars nie opanował futsalówki. Przekroczył jeszcze przepisy, sfaulował Ibrahima Alfauera. Pierwsze przewinienie na koncie Orła w tej części spotkania. Hoffman jest z przodu Alhamemi. Nie doczekał się jednak na dokładne podanie. Eisdorf. Reżi. Hoffman. Przejął piłkę HTK Jama. Charrier wybija futsalówkę w trybuny. Z boku rozpoczną grę Duńczycy. Specjalnie nie forsują tempa na początku na drugiej połowy podopieczni Jesusa Lopeza Garcia. Walczy o piłkę Eisdorf. Ponownie z boku Duńczycy. Eisdorf chciał strzelić piłkę w pole karne. Popędził za futsalówką Pastars sam na sam z bramkarzem. Pastars! Nie ma gola. Wygrał w nim ten pojedynek Habaret. Się dograć się w futsalówki w pole karne, gdzie znajdował się HTK Jama. Nie opanował piłki Dereżi. Futsalówka z boku dla Orła. Pastars pokazał na rękach, który wariant akcji ofensywnej będzie teraz rozgrywany. HTK Jama. W pojedynku z Dereżi. Kucharski zostawił piłkę HTK Jamie. Kucharski. Został powstrzymany przez Dereżiego. Amandzes! Jeszcze piłka odbiła od HTK Jamy! Przymierzył ile sił miał w nogach Pastars, jednak futsalówka poszybowała obok bramki. Jeszcze ucierpiał HTK Jama. Przypadkowo został tam trafiony piłką. To mogło boleć.
sporo siły w ten strzał włożył Amandżes. Zmiany w ekipie Orła. Raz pierwszy pojawił się na parkiecie w drużynie Orła z numerem 73 Kacper Kendra. Wojciechowski. Sfaulował Duńczyka, czy to Duńczyk sfaulował Wojciechowskiego? Śmieje się pod nosem trener Teirehel Pundik. Drugie przewinienie na kącie Orła. Wyjaśnili sobie coś jeszcze Wojciechowski i Jonas Hoffman. Skatekają o wszystko w porządku. Będzie w stanie kontynuować grę. Hoffman. Alfauer. Dereji. Eisdorf. Hoffman atakowany przez Wojciechowskiego. Hoffman do Derejiego. Wojciechowski przejmuje piłkę. Kontratak Orła. Wojciechowski. Kendra. Morozow. Szarie. Dalekie podanie do Solano. Porę zjawił się jednak w tym obrębie boiska Dereji. Wybił piłkę na rzut rożny. Wojciechowski będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Nastąpi po krótkiej kosmetyce parkietu. 24 minuta, Orze prowadzi z Kopenhagen Futsal 4-0. Wojciechowski dogrywa piłkę w pole karne. Był tam Solano, teraz okazja do kontrataku. Ażan! Nieczysto trafił w piłkę. Musiał nawet interweniować Szarie. Wojciechowski. Piłkę Duńczycy. Stawia grę. Habaret. Jeszcze cennych wskazówek przy linii bocznej udziela Wojciechowskiemu trener Jesus Lopez Garcia. Wojciechowski przy piłce, oddał ją Solano. Solano, Wojciechowski do Solano. Solano chciał dograć teraz futsalówkę w pole karne do Kendry. Uszkodzili w tym duńscy obrońcy. Morozow, Kendra na jeden kontakt z Wojciechowskim. Podanie do Morozowa, jeszcze Solano nie zdecydował się uderzyć. Kendra nie zdecydował się uderzyć na bramkę. Ruszają Duńczycy, dobry powrót Kendry. Szarie. Kendra. Morozow. Wojciechowski. Solano. Solano schodzi z piłką do środka. Kendra ma trochę miejsca na prawej flance. Wojciechowski. Solano strzela! Zablokował jego strzał. Jeden z duńskich defensorów. Szarie. Solano. Morozow. Kendra. Morozow. Zastrzelił go piłką
Bashir Al-Hamemi. Alfauer. Aparet. Rasmussen. Maser. Alfauer. Maser. Rasmussen. Alfauer. Rasmussen w pojedynku z Wojciechowskim. Mansauer. Przejmuje piłkę Kendra. Odebrał mu jednak Fauer, ale szybko naprawił swój błąd Kendra. Jeszcze przekroczył przepisy Mahdi Maser. Pierwsze przewinienie w tej połowie na koncie Duńczyków. 26 minuta spotkania. Tej najważniejszej statystyce 4-0 dla Orła. Przypomnę, że pierwszego dnia tego turnieju właśnie w Nysie Duńczycy przegrali z FC Barceloną Lasa B aż 1-11. Dzisiaj Barcelona pokonała 5-3 Sokoła Chmielnicki. Tygodnie osadowi się ubiła się w fotelu lidera grupy A. Jutro po zwycięstwo w fazie grupowej zagra z Orłem. Teraz uderzenie Morozowa z prawego skrzydła. Piłka poszybowa obok lewego słupka Świątyni Habareta. Kontratak Duńczyków. Rasmussen. Alfauer. Alfauer do Rasmussena. Rasmussen w pojedynku z Solano. Out dla Orła. Nie ma mowy tutaj o żadnym przewinieniu. Jeszcze przywołuje do siebie sędzia Rasmussena. Solano do Morozowa. Kucharski. Solano. Morozow. Kucharski. Wojciechowski. Ładnie wypatrzył teraz Solano, który nie zdołał obrócić się z piłką i uderzyć na bramkę. Ładna jednak koronkowa akcja Orła. Takie zagrania mogą się podobać. Wbiega na parkiet Mrowiec. Andrade, Kucharski, Morozow. Morozow powstrzymany przez Rasmussena na prawej flance. Andrade. Andrade, chciał piętką dograć się futsalówkę do Morozowa, kontratak w wykonaniu Rasmussena. Rasmussen powstrzymany przez Kucharskiego na lewym skrzydle. 28 minuta tego meczu. AK na Orzeł Futsal Jerzy Laskowice prowadzi z Kopenhał Futsal 4-0. Dla Duńczyków teraz próbował strzelić w pole karne piłkę Rasmussen. Połapali się jednak w tym wszystkim defensorzy Orła. Kolejny out dla Kopenhał Futsal. Rasmussen. Uderza na bramkę. Szarje broni z łatwością to uderzenie. Masters ma radę. Z przodu jest Mrowiec. Na niego kierowana teraz piłka. Mrowiec nie poradził sobie z Alfauerem. Rasmussen zwolnił tempo tej akcji. Silva. Rasmussen. Alfauer. Rasmussen.
wychodzi z bramki Szerję, powstrzymał w ten sposób szarżującego Masera. Kucharski do Andrade, Kucharski, podanie! Nie wykorzystał tej okazji Celano. Alfauer. Go Jani! Rasmussen. Mrowiec. Nie zdołał dobrać się piłki z Solano. I retur, dawaj Jani! Do Andrade, Kucharski. Z tyłu ustawiony Pastars. Andrade czaruje. Silve, Pastars. Pastars uderza na obok spojenia słupka z poprzeczką. Silva. Ajan. Silva. W jedynku z Andrade. Rasmussen. Hoffman. Jako z dwójką graczy Orła. Jeszcze wmieszał się w to wszystko. Ajan. Dla koło piłka. Dla Orła. Tak, orzekli arbitrzy. Nieco ponad 10 minut pozostało do zakończenia tego meczu. Chyba musiałby stać się cud w tym spotkaniu, żeby Orzeł nie wygrał tego z meczu! Teraz Pastar stanął przed szansą, przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. Łotysz. Silva. Dreży. Nie mógł teraz złapać się piłki. Goalkeeper Kopenhagen Futsal. Christian Habaret. Rzut rożny dla Orła. Biega w pole karne Mrowiec. Andrade. Andrade powstrzymany. Rozpoczyna kontratak Hoffman. Hoffman, okazja dla Duńczyków. Nie ma gola. Dobry powrót Browca. Mrowiec nie wyprowadził tak kontrataku. Dopiero teraz udaje się to Pastarsowi. A dla Orła. Jeżeli takich okazji nie będzie wykorzystywać się drużyna ze stolicy Danii, to ciężko będzie im chociażby zdobyć w tym spotkaniu jedną bramkę. Andrade. Pastars. Celówka z boku dla Orła. Barbosa. Hatekayama. Andrade. Hatekayama. Andrade. Mrowiec strzela! Broni to uderzenie z najwyższym trudem Habaret. Andrade. Odegrał piłkę jeszcze do niego Barbosa. Przesiedli tak lot futsalówki Duńczycy. Lekko zagrana piłka do Silwy, tam jednak dobrze ustawiony Hatekayama. Barbosa. Amandes, Andrade. Barbosa. Nie spodziewał się, że zagra mu piłkę pod nogi Andrade. Rasmussen, Hoffman, Dreży, Hoffman, z boku rozpoczną grę Duńczycy. Głośny orzeł uniesie się po trybunach Centrum Sportu i Rekreacji w Wielszu Laskowicach. Hatekayama piętką odegrał piłkę do Amandesa. Jest jednak nieporozumienie pomiędzy Amandesem a Barbosą. Stał tu, wznowią grę zawodnicy Kopenhagen Futsal.
Hateka Yama wyprowadza piłkę ze strefy obronnej. Barbosa, Amandzes jest piłką na lewej stronie. Amandzes chciał teraz dograć futsalówkę w pole karne do Kendry. Przecięli lot futsalówki Duńczycy. 32 minuta meczu. Amandzes. Nie wyszedł ten strzał Barbosie. Rasmussen. Czyli piłkę zawodnicy Orła, konkretnie Kendra Barbosa. Hateka Yama. Amandzes. Barbosa piętką do Amandzesa. Był tam jednak dobrze ustawiony Alfauer. Wybił piłkę spod własnej bramki. Faktycznie zapędził się sam w kozi róg. Ażan. Ustalówka dla Orła. Przerwa na kosmetykę parkietu. Może w drugiej połowie specjalnie nie forsuje tempa. Chyba już trochę odpoczywają zawodnicy z Dolnego Śląska przed decydującym starciem o zwycięstwo w grupie A z Barceloną. Idzie piłki na uwolnienie przez Alfauera. Charrier. Barbosa. Solano. Przepraszam, Amandzes. Amandzes. Hateka Yama. Kendra ma trochę miejsca. Kendra uderzył, jednak został zablokowany. Trzymał się jednak przy piłce. Hateka Yama. Amandzes. Kendra nie zdołał wykończyć tej akcji strzałem. Przeszkodzi mu Alfauer. Budzimy się. Tak pokrzykuje do swoich zawodników trener Jesus Lopez Garcia. Zachęca ich do tego, żeby podejść wyżej. Zastosować wysoki pressing. Habaret. Alfauer. Rasmussen. Rasmussen podaje piłkę do Ażana. Ten ją traci. A ten Kajama nie dokładnie do Kendry. Nieco ponad 7 minut do końca tego meczu. AK na Orzeł Futsal Jerzy Laskowice prowadzi z Kobenhof Futsal 4-0. Wszystkie bramki jak na razie w tym spotkaniu padły. W pierwszej połowie faulowany Amandzes. Drugie przewinienie na koncie Kobenhof Futsal. Może teraz uda się gospodarzom tego turnieju rozwiązać worek z bramkami w drugiej części tego spotkania. Hateka Yama pieczołowicie ustawił piłkę. Jest po prawej stronie Amandzes, po lewej Barbosa, w polu karnym Kendra. Hateka Yama do Barbosy. Ten do Amandzesa i cała akcja spaliła na panewce. Przeczytali ten zamiar Orłów. Gracze z Danii. Radę ponownie melduje się na parkiecie. Solano. Wojciechowski. Andrade. Wojciechowski. Źle zagrał piłkę w kierunku Solano. Kontratak. Ja tak nie zdążył do tego podania. Rasmussena. Manser. Solano. Wojciechowski. Andrade. Solano. Jedomrowca został jednak wyprzedzony przez jednego z Duńczyków. Andrade traci piłkę. Okazja do kontrataku, jednak niepotrzebnie chyba zwolnili w tej sytuacji całą akcję
na Duńczycy. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Zbyt wolno przechodzą do ataku podopieczni Pundika. Często zdążą wrócić do defensywy wszyscy zawodnicy Orła. To ma swoje przełożenie na wynik w tym dzisiejszym spotkaniu. Browiec nie zdołał dograć piłki do Wojciechowskiego. Ale jednak Konio walczy i walczyła dla swojego zespołu. Waleczność w futsalu popłaca. Andrade! Dożył bardzo ostrego kąta jeszcze Mrowiec. Bliski przyjęcia piłki. Poradził sobie teraz z dwójką graczy. Kobochał futsal Wojciechowski. Solano strzela. Znowu broni to uderzenie Habaret. Wojciechowski. Andrade. Faulowany Wojciechowski przez Rasmussena. Trzeci faul po stronie Duńczyków. Dwie części tego spotkania. Andrade. Mrowiec! Nie ma gola! Ponownie Mrowiec, Solano, Andrade. Mrowiec do Andrade. Andrade strzela. Zablokowane to uderzenie. W ciągu kilkudziesięciu sekund trzykrotnie graczom z Jelcza Laskawicy udało się zagrozić bramce Duńczyków. Rusza Rasmussen, ostry kąt. Powstrzymał go Wojciechowski. Tylko rzut rożny dla Kobenhau Futsal. Już do defensywy wszyscy gracze polskiego zespołu. Teraz okazja do kontrataku. Solano zwolnił tempo tej akcji. Z przodu jedynie Mrowiec. Andrade Dąbrowca! Nie zdołał zamknąć tej akcji Wojciechowski. Od własnej bramki wznowi grę Christian Habaret. Rasmussen poszukał Andrade. Jak nie wywalczył nawet autu dla swojego zespołu. Pięć minut do końca. Orzeł pewnie zmierza po komplet punktu w tym spotkaniu. Wojciechowski, Andrade do Wojciechowskiego. Wojciechowski, nie ma gola! Lepszy okazał się Habaret. Jeszcze nie skapitulował w drugiej części tego spotkania. Teraz Wojciechowski. Kolejna próba Wojciechowskiego. Wojciechowski. Faulowany. Przez Ażana. Jeszcze żółtą kartką ukarany gracz Kobenhau Futsal. Sędzia wrócił do momentu, w którym rozpoczęło się to przewinienie. Z tego miejsca gracze Orła będą wykonywać rzut wolny. Czy Wojciechowski zdecyduje się bezpośrednio uderzyć na bramkę? Z lewej strony przy słupku ustawiony Mrowiec, z prawej strony Andrade. Wojciechowski! Nie ma gola. Piłka poszybowała tuż nad spojeniem słupka z poprzeczką. Czas poprosił trener Kopenhau Futsal Tairehel Pundik. Jego podopieczni pewnie powalczą w tej końcówce chociażby o honorowego gola w tym spotkaniu. Jak na razie czyste konto golkipera Orła Noela Charrier. Się zakończyć ten mecz bez straty gola, to na pewno byłoby to na pewno byłaby to spora nagroda dla młodziutkiego golkipera reprezentacji Szwajcarii.
of Bastards, Barbossa i Kendra. Tak wygląda czwórka, która zameldowała się na parkiecie w ekipie Orła w tej krótkiej przerwie. Na żądanie trenera Pundika. Habaret. Zagra od własnej bramki. Hoffman, Hoffman, ostry kąt. Nie zdążył. Lekarne, Ażan. Barbosa. Morozow. Bastards. Morozow. Kendra. Opanował futsalówki. Silva. Hoffman. Dereżi. Strzał na bramkę, słupek, gratuluję teraz Charrier. Po tym uderzeniu Ażana o sporym pechu mogą mówić Duńczycy. Pierwsze ostrzeżenie w drugiej części spotkania. Bastards. Kendra ma trochę miejsca. Podał do Morozowa. Bastards. Bastards strzeliwuje piłkę w pole karne, ale zrobił to już spoza linii końcowej. Ażan. Zostawił piłkę Silvie. Silva atakowany przez Kendrę. W własnej bramki znowu grę Habaret. Nieco ponad 3 minuty do końca. Orzeł Kobenhau. 4-0. Kendra przejmuje piłkę na połowie Duńczyków. Bastards, Morozow. Barbosa. Barbosa. Kendra ma trochę miejsca, nie zdecydował się uderzyć. Morozow. Bastards. Morozow. Kendra zmienił teraz stronę boiska. Barbosa. Bastards. Bastards. Do Barbosy. Ten podaje do Kendry. Bastards. Utrzymuje się przy piłce gracza Orła. Barbosa. Morozow ma trochę miejsca. Morozow chciał odegrać się w futsalówkę do Bastardsa. Mieszał się jednak w to wszystko Dereżi. A dla Orła. Chyba jakaś kontuzja Dereżiego. Trener Jesus Lopez Garcia wykorzystuje tą przerwę, żeby przekazać cenne wskazówki Kendrze. Bastards. Morozow. Barbosa. Bastards. Morozow. Schodzi z piłką do środka. Ostro zaatakowany Morozow. Przez Alfauera. Piąte przewinienie na koncie Kobenhau Futsal. 2 minuty 30 sekund do końca. Bastards chciał strzelić piłkę w pole karne, był tam Morozow, jednak przeszkodził mu to wszystkim Alfauer. Corner dla Orła. Barbosa zablokowany, rusza Alfauer. Silva. Rasmussen, Silva. Alfauer. Ażan, Alfauer. Musiał wybić piłkę poza parkiet Habaret.
ale dzisiaj się nie było na siebie, brawo, brawo. Ostatnie 120 sekund tego meczu. Podanie do Barbosy. Przejmuje piłkę Rasmussen. Rasmussen niedokładnie zagrał futsalówkę na Żana. Cała akcja spaliła na panewce. Andrade. Wojciechowski. Andrade. Walczy o piłkę Mrowiec. Zawraca pod nogi Charrier. Wojciechowski. Kucharski. Z pomocą zagrał tę piłkę w kierunku Wojciechowskiego. Baret, Rasmussen, przyjmuje piłkę Kucharski, zostaje na krepo powstrzymany, rusza z kontratakiem Ażan strzela! Kawałek bramki. Tam do jakiegoś przypadkowego starszy Sandradę. Andrade, Kucharski, Andrade, nie może, Charrier, Andrade, Kucharski, Andrade, Wojciechowski dogrywa piłkę do Kucharskiego. I czy będziemy mieli rzut karny? Drugą żółtą kartką ukarany Ażan. On kończy już swój udział w tym spotkaniu. Mamy rzut karny. Dobra okazja, żeby zdobyć pierwszego gola w drugiej części tego spotkania dla Orła. Andrade bierze na własne barki ciężar wykonawstwa tego stałego fragmentu gry. Brazylijczyk ma prawdziwy młotek w nodze. Czy podwyższy na 5-0? Andrade czy Habaret? Kto okaże się lepszy? Andrade! 5-0! Bez jakichkolwiek szans Christian Habaret. Wiktor Andrade podwyższa prowadzenie drużyny z Dolnego Śląska. W 40 minucie tego spotkania. I to jest już chyba ta kropka nad i w tym spotkaniu. Orzeł pewnie sięga po drugi komplet punktów na Kana Futsal Masters. Jeszcze okazja Duńczyków. Uderzył na bramkę Dereżi. Jednak potrzebował obok okienka. 30 sekund do końca. Rusza jeszcze Kucharski. Wojciechowski. Do Kucharskiego! Prędzej przy piłce zameldował się Habaret. Rasmussen chce jeszcze zdobyć się bramkę honorową dla swojego zespołu. Aut dla Duńczyków. A jednak dla Orła. Przeżył dotknięć w końcowej fazie tej akcji piłki Rasmussen. Wojciechowski. Mrowiec! Wojciechowski! Techniczny strzałem chciał pokonać Habareta. To się jednak nie udało. Piłka poszybowała nad bramką. 12 sekund do końca. Kibice w Centrum Sportu i Rekreacji w Wielczu Laskowicach rozpoczęli już świętowanie zwycięstwa swojego zespołu. To Wojciechowski przekroczył przepisy. Trzeci faul na koncie Orła. Osiem sekund do końca. Rasmussen. Dereżi. Okazja! Nie zdołał jednak dobrze przyjąć piłki.
Alchemy. Charrier daleko wyrzuca piłkę do Mrowca i słyszymy syrenę, która kończy to spotkanie. Akana Orzeł Futsal Jedź Laskowice pokonuje Kopenhagen Futsal 5-0. Gole dla zespołu z Dolnego Śląska zdobywali HTK Jama, Amandrzej, Wojciechowski i Barbosa oraz w drugiej połowie Andrade. Orzeł wygrywa swoje drugie spotkanie na Akana Futsal Masters 2018 i ma po dwóch seriach gier tyle samo punktów co FC Barcelona Lasa B. Jutro w bezpośrednim pojedynku zespół z Dolnego Śląska zagrał zwycięstwo w grupie z Hiszpanami. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia i do usłyszenia.